Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na recenzję sprzętu bezprzewodowego z naprawdę wysokiej półki. Będzie to sprzęt firmy Creative, słuchawki Aurwana Platinum, czyli jakby nie było najbardziej zaawansowany i najdroższy model z serii Aurwana. Takie słuchaweczki kosztują ponad 800 zł do nawet 1000, a dokładne ceny sprawdzicie sobie w opisie filmu. W tej cenie oferują naprawdę sporo fajnych rzeczy, ale też moim zdaniem mają kilka poważnych wad, niedoróbek. Posłuchacie o nich także w tym filmie. Za chwilę będzie szczegółowa prezentacja możliwości słuchawek, a następnie też obszerne podsumowanie testów. Tak więc zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Tak więc zabieramy się za recenzję Creative Aurwana Platinum, ale zanim zobaczycie same słuchawki dokładniej, pokażę Wam, przypomnę, z rozpakowania widzieliście, co jeszcze dostajemy. Mamy taką fajną, grubą torbę z kieszonkami, ze ściągaczami. Mamy tutaj elementy ze skóry. I ta torba prawdopodobnie jest nieprzymakalna, tak wygląda. Mamy logo Aurwana. Kolejne akcesoria to przejściówka do samolotu pozłacana, adapter mini jack i wejście samolotowe. Mamy kabelek micro USB, USB do ładowania wewnętrznej baterii tych słuchawek. I bardzo fajna rzecz, kabelek mini jack, też pozłacane wtyki do użytkowania tych słuchawek bezpośrednio. Do samych słuchawek, no jak widzicie, jest to konstrukcja naprawdę duża. Słuchawki ważą według producenta 332 gramy, moja waga pokazała 10 gram więcej. Słuchawki dość ciężkie, przede wszystkim też naprawdę duże. Warto wiedzieć, że mamy tutaj 50 mm przetworniki, naprawdę zaawansowane modele. Widać je, że są osadzone naprawdę głęboko. Pasmo przenoszenia to od 10 Hz do 25 kHz, więc znacznie poszerzone w stosunku do standardowego pasma. I mamy tutaj 32-ohmową oporność, więc słuchawki nadające się i do komputera, i do smartfona, i do tabletu, takie uniwersalne. Napakowane to jest oczywiście też technologiami słuchawki bezprzewodowe, więc mają dźwięk HD Audio, mają tutaj NFC, wystarczy przytknąć telefon czy jakieś inne urządzenie korzystające z tej funkcji. Możemy też dzielić się dźwiękiem, czyli na przykład z jednym tabletem sparować dwa zestawy takich słuchawek. Z tego co wiem, też można do jednych takich słuchawek podłączyć na przykład jednocześnie i telefon, i tablet, więc jest to fajna opcja. I mamy tutaj wbudowany mikrofon, który spełnia kilka funkcji. Przede wszystkim działa jako mikrofon, czyli użytkujemy go chociażby przy rozmowach telefonicznych. Druga rzecz, jest to mikrofon do funkcji ANC, czyli niwelacji zakłóceń dźwięków z otoczenia. Ta funkcja po prostu zapewnia dodatkowe wygłuszenie w słuchawkach. Nie dość, że same pady są naprawdę grube, już same słuchawki wyłączone nawet dobrze wygłuszają otoczenie zewnętrzne, to funkcja ANC potęguje po prostu ten efekt. No i dla ciekawych technologii mam tu kodek aptX oraz dźwięk AAC. No dobra, to tyle jeśli chodzi o technologię i ogólne parametry. Natomiast teraz przyjrzymy się samym słuchawkom i temu panelowi sterowania, ale to za chwilkę. Zobaczcie, co to słuchawek. Góra, tutaj taka twarda skóra. Tu niestety ładnie wygląda z daleka, ale jest to zwykły plastik. Zobaczcie, tu dostałem po testach już taki jakiś uderzony czy przejechany czymś, niestety, więc nie jest to zbyt odporne. Na dole mamy znów skórę, miękką poduszeczkę. Ten element zapewnia duży komfort. Tu znów coś, co przypomina skórę, ale jest plastikiem. Następnie prowadnice. Najlepszy element słuchawek, ponieważ metalowe, malowane proszkowo, sztywne, niestety zakotwiczone w plastiku, więc no cóż. No i chodzą skokowo, mają ząbki, możemy precyzyjnie sobie to wyregulować. Słuchawki same w sobie są ogromne, możemy je też mocno rozciągnąć. A niestety każdy ruch wiąże się ze skrzypieniem plastiku. Więc to mnie bardzo denerwowało w testach. Ale patrząc dalej, mamy uchwyty przetworników, które niestety też są plastikowe i też noszą jakieś ślady testów poprzednich.
No ja słuchawki szanuję, więc u mnie nawet ryska się nie znajdzie, ale niestety już takie pobijane troszeczkę do mnie przyjechały. Potem znów mamy elementy udające skórę, takie tworzywo gumowane i tutaj już lepszej jakości plastiki. Te całe obudowy przetworników naprawdę dość dobrej jakości tworzywo. Szkoda, że tak dobrej jakości nie jest tutaj i tutaj, bo wyszłoby to w praktyce dużo lepiej. I słuchawki, jak widzicie, odginają się aż tak. Mamy naprawdę duże przestrzenie, wchodzą całe uszy. Jak powiedziałem, przetworniki osadzone naprawdę głęboko. W części dźwiękowej dokładnie poznacie moje wrażenia. Natomiast przez to, że te przetworniki są tak głęboko, mamy poczucie takiej głębi dźwięku, szerokości sceny dźwiękowej. To jest naprawdę fajne, jeśli ktoś oczywiście szuka tego typu odtwarzania muzyki. No i tutaj najlepszy element słuchawek moim zdaniem, czyli same nauszniki. Bardzo, bardzo miękki materiał. Prawdopodobnie w środku jest memory foam, czyli pianka wracająca do swojego kształtu. Obite też fajną skórą, szeroką skórą. Jestem znawcą skór, natomiast materiał bardzo delikatny, bardzo przyjemny w dotyku, po prostu komfortowy, zapewniający super doznania, jeśli chodzi o wygodę. No i zobaczcie jeszcze tutaj. Zobaczcie, mamy kontrolki, mamy wejście na micro USB do ładowania. Ładowanie jakieś 2-3 godziny i starcza na 15 godzin. Po drugiej stronie wejście na mini jacka, czy na ten kabelek, aktywator trybu ANC, przesuwanie utworów do przodu, do tyłu, czyli sterowanie naszym smartfonem. Tutaj mamy wtedy Try Mode aktywny. Trzy tryby do samolotu, na zewnątrz i do wnętrz. Głośniej, ciszej panel sterowania. Tutaj miejsce NFC, czyli przykładamy telefon i sobie parujemy. I mamy play, pauzę oraz włącznik i tryb parowania w jednym, w zależności od tego, jak długo to przytrzymamy lub klikniemy. Mamy też opis słuchawka prawa, lewa. No i jeśli chodzi o takie podstawy, to byśmy mieli już wszystko opisane. Co do komfortu jest naprawdę nieźle, ponieważ te elementy mamy naprawdę mięciutkie, że słuchawki troszeczkę mają tendencję do ściskania głowy. Więc jak ktoś ma głowę większą, to może to niestety bardziej odczuć, pomimo że te pady próbują to zrekompensować swoją miękkością, komfortem, to jakieś uczucie ucisku lekkiego może się pojawiać. Przechodzimy do dalszej części recenzji. Dobrze, moi drodzy, pora te słuchawki przywdziać. Jak widzicie, są naprawdę duże. I teraz jeszcze wezmę tablet i zrobimy sobie test mikrofonu. Powiem Wam, że testowałem go już troszeczkę wcześniej. Byłem naprawdę mile zaskoczony. Uwaga, odpalamy. No dobrze, i w tej chwili dźwięk nagrywamy już po przesłuchawki Creative Aurwana Platinum. Mikrofon jest naprawdę fajny, bardzo dobrze niweluje wszelkie hałasy, które dobiegają z otoczenia, z zewnątrz, nazwijmy to tak. No i jest to, jakby nie było, moim zdaniem jeden z najlepszych mikrofonów, jakie dane mi było słyszeć, testować. Oczywiście mówimy tutaj o mikrofon w słuchawkach, tym bardziej w słuchawkach bezprzewodowych. Mikrofon, który nie jest przy naszych ustach, tylko jest troszeczkę dalej. Pod tym względem wypada naprawdę fajnie, nagrywa fajnie, tak więc też jeśli prowadzimy w międzyczasie na przykład rozmowę telefoniczną, to możemy mieć pewność, że odbiorca słyszy nas naprawdę bardzo, bardzo wyraźnie. To by było na tyle, jeśli chodzi o test mikrofonu. Przechodzimy do dalszej części recenzji. Ok, na temat słuchawek Creative Aurwana Platinum dowiedzieliście się naprawdę dużo. Zaczniemy może od plusów w tym podsumowaniu. Jeśli chodzi o najważniejsze, czyli jakość dźwięku. Powiem Wam, że jakość dźwięku w tych słuchawkach jest naprawdę bardzo dobra. Przetworniki są duże, mają dobre pasmo przenoszenia i generalnie to słychać podczas odsłuchiwania muzyki czy z komputera. W tym przypadku ja stosuję DAC, wzmacniacz firmy Asus, jest to Sonar Essence STU. Bardzo fajny sprzęt, dobrze przenoszący tą muzykę i odsłuchuje w standardzie FLAC, czyli w jakości bezstratnej. Dlatego podczas odsłuchu słyszę wszelkie najdrobniejsze szczegóły, oczywiście jeśli pozwalają na to możliwości słuchawek. W tych słuchawkach jak najbardziej wypada to fajnie i muszę Wam powiedzieć, że mamy tutaj takie poczucie przestrzeni, dystansu tego dźwięku. Przez to, że te słuchawki mają naprawdę duże komory, mają te przetworniki osadzone dość głęboko, tego mamy gąbkę,
więc ta przestrzeń w środku jest naprawdę spora. Dzięki temu dźwięk dobiega do nas jakby zza takiej bariery, jakby był tak troszeczkę dalej od nas. Trochę to można porównać do tego, jakbyśmy słuchali muzyki z głośników, a nie ze słuchawek. Efekt jest całkiem fajny, ponieważ mamy tą scenę muzyczną naprawdę szeroką, rozciągniętą i bez problemu wychwytujemy wszelkie pasma, tak wysokie, średnie, jak i niskie. Te górne pasma, szczególnie w muzyce klasycznej, objawiają się bardzo ładnie i miło się słucha tak w trybie bezprzewodowym, jak i poprzez przewód mini jack. Powiem Wam, że w tym przypadku nie ma naprawdę za dużej różnicy, ponieważ te słuchawki są napakowane taką ilością technologii bezprzewodowych, kodeków, zapewniających po prostu muzykę HD audio, czyli wysokiej jakości, i naprawdę też to słychać w porównaniu z takimi słuchawkami bezprzewodowymi za tam 80 czy 100 zł. Różnica jest kolosalna. Powiem Wam, że troszeczkę byłem rozczarowany, jeśli chodzi o moc basów, ponieważ słuchając poprzez mini jacka, był ten bas taki umiarkowany. Troszeczkę lepiej wypadło to w przypadku połączenia Bluetooth. Tam już wchodzą w grę inne kodeki, więc ten bas jest troszeczkę taki podbarwiony. Natomiast wciąż nie jest to jakiś bas bardzo intensywny. Jest naprawdę umiarkowany, jest wyczuwalny, fajny, ale nie są to słuchawki dla ludzi, które lubią taki naprawdę bardzo mocny, bardzo soczysty, wręcz przekolorowany bas. Oczywiście jest to i wada, i zaleta, bo zależy od tego, jak mocny bas lubimy. Jeśli lubicie umiarkowany, lekko wyczuwalny, to będziecie zadowoleni. Kolejne zalety. Wygłuszanie dźwięku poprzez tryb ANC naprawdę się sprawdza. Mamy trzy tryby. Maksymalnie wyciszają one o jakieś 20 dB dźwięki z otoczenia. Tryb do samolotu oczywiście odcina niskie częstotliwości, takie jak szum silników. Mamy też tryb outdoor, czyli po prostu taki do spacerów, do podróżowania, na przykład autobusem, pociągiem. Też bardzo fajnie się sprawdza. I mamy tryb po prostu do takiego użytku codziennego, domowy nazwijmy to, gdzie też te uciążliwe dodatkowe hałasy dobiegające spoza słuchawek są skutecznie eliminowane. Bardzo fajny gadżet, ale przy okazji też swoje musimy za to zapłacić. Generalnie co do samego panelu sterowania, to jest umieszczony dość dobrze i używa się tego ok. Plusem jest także, że te słuchawki posiadają też podłączenie na mini jacka, jak pokazywałem, więc jeśli się rozładuje bateria, to możemy sobie słuchać bezpośrednio, podłączyć pod smartfona chociażby, nie ma żadnego problemu. Bardzo fajnie, bo gdyby słuchawki za tak dużą kasę nie miały tej opcji, byłby to dla mnie duży błąd. Sama bateria też dość pojemna, dość wytrzymała jakieś 15 godzin bez używania trybu ANC, z tym trybem no jakieś 2-3 godzinki mniej. Ładowanie trwa tam około 2-3 godzin, więc też nie jest to jakaś tragedia. I ostatni plus, moi drodzy, za te pady bardzo miękkie, z memory foam prawdopodobnie, naprawdę świetna skóra, świetne wypełnienie. Jest to tak miękkie, tak komfortowe, że po prostu tych słuchawek pomimo dość wysokiej wagi 340 gram nie chce się ściągać. Natomiast teraz minusy według mnie. Przede wszystkim słuchawki są ogromne, są naprawdę strasznie duże. Ja wielbicielem takich wielkich headsetów nie jestem, więc po prostu mi się pod tym względem nie podobają. Pomimo, że zakrywają całe uszy, mają duże przestrzenie, no to dałoby się to zrobić na jakimś wyglądającym bardziej elegancko zawieszeniu, takim po prostu bardziej minimalistycznym. Natomiast sam design tych słuchawek no jest taki troszeczkę oldschoolowy, w miarę fajny, no ale ta wielkość niestety wpływa na to negatywnie, przynajmniej dla mnie. Kolejna rzecz, no słuchawki mają naprawdę fajne metalowe, malowane proszkowo prowadnice, tutaj wytrzymałe, ale
praktycznie pozostałe wszystkie elementy to jest plastik. Tutaj wszystkie te obwódki, uchwyty przetworników, całe te obudowy przetworników, to wszystko jest plastik. I posłuchajcie. To wszystko nam nieźle skrzypi. Niestety taki plastikowy, niefajny dźwięk. No i ten pałąk nie jest za gruby, jest to też plastik. Nie wiem, czy jest to w jakiś sposób wzmocnione. Mam po prostu wrażenie, że jakbym to mocno przekręcił, tonę chrupną i się złamią i będzie tyle. Tak więc pod tym względem jestem rozczarowany, że producent nie zastosował tutaj po prostu tych elementów i tych z aluminium. Już te obudowy przetworników mogłyby być z plastiku, bo to jest plastik naprawdę fajnej, dobrej jakości. Natomiast to moim zdaniem i te elementy to jest taki plastik ze słuchawek za 100-150 zł, a nie z takich za tysiaka. Więc to niestety jest ogromny, ogromny minus. No i ostatnia rzecz, oczywiście cena. Słuchawki grają bardzo dobrze, mają fajne funkcje, ale cena moim zdaniem jest za bardzo zaokrąglona w górę. Ja osobiście za takie słuchawki byłbym w stanie zapłacić no może 600 zł, a nie 850 czy nawet tysiaka. Więc w tym aspekcie niestety jest słabo. I też niestety to w dużym stopniu wpłynęło na obniżenie oceny końcowej. Tak więc słuchawki Creative Aurwana Platinum, model kontrowersyjny, posiadający dużo fajnych rzeczy, ale posiadający też kilka dużych według mnie mankamentów. Natomiast mieliście okazję dzisiaj się przyjrzeć im naprawdę dokładnie i poznać moje wszelkie wrażenia. Pamiętajcie, że ceny tego modelu i innych sprawdzicie w opisie filmu. Za chwilę jeszcze ocena końcowa, podsumowanie, plusy, minusy, wszystko w jednym, na jednej planszy. Pamiętajcie też, żeby zajrzeć na mojego Facebooka. Ciekawe jakieś newsy się tam pojawiają. I zaglądajcie często na kanał, ponieważ codziennie coś nowego. Pozdrawiam Was, cześć!